W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku dokonano pierwszego rzutu cichociemnych w okupowanej Polsce. Tym sposobem zainaugurowano najszybszą drogę uzupełniania kadr podziemnego wojska. Już w pierwszej operacji wzięło udział dwóch żołnierzy oraz cywilny emisariusz. Przebieg pierwszej misji był dramatyczny. Załoga brytyjskiego bombowca zrzuciła spadochroniarzy nie pod Włoszczową, jak było pierwotnie zakładane, ale na terenach włączonych do III Rzeszy. Spadochroniarze musieli przedzierać się na teren generalnego gubernatorstwa. Przy pomocy skoków spadochronowych do grudnia 1944 roku przerzucono do Polski 302 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 28 osób wysłanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do delegata rządu. Dwie osoby, jedna wojskowa, Roman Rutkowski, i jedna cywilna, Tadeusz Chciuk, skakały po dwa razy. Dzięki zrzutom lotniczym usprawniono przekazywanie rozkazów i wytycznych, a także przerzut funduszy organizacyjnych, broni oraz wyposażenia, głównie radiostacji. Nie znamy pojęcia, mówił tak.